W dzisiejszym odcinku niezwykle interesujący temat, a mianowicie aplikacje służące do randkowania. Okazuje się, że ten świat wcale nie kończy się na Tinderze. Dziś cztery interesujące aplikacje, które pomogą Wam przełamać pierwsze lody w tłumie nieznajomych internautów szukających nowych znajomości. Elimi to coś więcej niż kolejne klikanie x-ów i serduszek. Tu liczy się przede wszystkim kreatywność. Panie wymyślają zadania, które pozwolą lepiej poznać panów. Z kolei ci muszą wykazać się pomysłowością, odpowiadając na pytania lub przesyłając zdjęcia, które przykują uwagę płci pięknej. Panie po kolei eliminują kolejnych absztyfikantów, aż w końcu na placu boju zostaje jeden i dopiero wtedy para może skorzystać z normalnego czatu. Mimo że nazwa sugeruje jednostronny kierunek poszukiwań drugiej połówki z pomocą aplikacji, panowie również mogą zaadoptować panie. Tytuł oferuje katalog profili osób znajdujących się w pobliżu. Aplikacja bazuje oczywiście na geolokalizacji. Nie zabrakło również wyszukiwarki, która pozwoli ograniczyć poszukiwania do określonego kryterium. Kolejna aplikacja wyglądem i sposobem działania do złudzenia przypomina Tinder. To, czy chcemy poznać daną osobę, oceniamy tylko na podstawie zdjęć. Jeśli ktoś po drugiej stronie również wyrazi zainteresowanie, otrzymujemy dostęp do czatu, a dalszy przebieg znajomości zależy już tylko od nas. Tworząc dzisiejsze zestawienie, pomyślałem o wszystkich. Aplikacja Tindog to program, który pomoże znaleźć drugą połówkę dla naszego zwierzaka. Moim zdaniem to tylko świetny pretekst, żeby bliżej zapoznać się z właścicielkami i właścicielami psów, których każdego dnia mijamy w pobliskich parkach. Jeśli oglądaliście 101 Dalmatyńczyków, dobrze wiecie, że podryw na psa może skończyć się happy endem. Tym razem czekamy na Wasze romantyczne historie z pogranicza reala i wirtualnej rzeczywistości. Piszcie w komentarzach, jeśli przedstawione dziś aplikacje faktycznie pomogły w znalezieniu drugiej połówki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach IT na luzie.